Dzień Boże, Magdalena Jóźwik, Archidycezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj drugi czwartek miesiąca. My, jak zwykle, jesteśmy w studiu Radia M za gościnę i uprzejmość. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Niezmiennie i stale. A ze mną w studiu, jak zwykle, przy tematach biblijnych, siostra Joanna Nowińska. Witam cię. Witaj, Madziu. Ale zanim zajmiemy się dzisiejszym tematem, czyli listem do Efezjan, to bardzo gorąco zapraszamy na przedwakacyjny Kurs spotkań ze słowem kontrowersyjny Bóg Starego Testamentu. Podejrzewam, że wielu z nas, gdy czyta Stary Testament, w niektórych momentach zastanawia się, czy to jest ten sam Pan Bóg, którego mamy przedstawionego w Ewangeliach i jak to ze sobą pogodzić te różne obrazy czy te równe, różne sposoby objawiania się Pana Boga. Bardzo gorąco zapraszamy, żeby skorzystać z tego kursu. Od 8 maja będą zajęcia w środę o 19.00. A link oczywiście do zapisu znajdą Państwo pod dzisiejszym podcastem. Ale zanim właśnie spotkania ze Słowem, zanim piękny maj, to przed nami kwiecień i dzisiejszy odcinek w naszej podróży po listach Świętego Pawła, no to jak już Państwo wiedzą i pewnie już zauważyli od kilku naszych odcinków, jak zaczynamy rozmowę o listach, to zawsze staramy się wyjść od adresata, i myślę, że tu będzie niespodzianka. Co z tymi Efezjanami? Kim oni są i czy to w ogóle o nich tutaj chodzi w tym liście do Efezjan? Ciekawe jest, że najstarsi świadkowie tekstu, czyli najstarsze odpisy, przekazują jako adres tego listu do świętych, którzy są wierzącymi w Chrystusa. I nie ma tego, co jak otworzymy sobie tekst w w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersycie Listu do Efezjan, nie ma tego w Efezie. E, okazuje się, że tego, którzy są w Efezie, brakuje Umarcjona, no ale to nie dziwilibyśmy się, mm -hmm. bo on dosyć kroju tekst biblijny, chociaż Paweł się załapał Marcjona jako tekst przyjęty, ale nie ma też Orygenesa, nie ma w niektórych papirusach. E, natomiast kodeksy senajski i watykański mają ten adres, ale wyraźnie jest dopisany później. Mm -hmm. e, najstarsze świadectwa te adresu to jest koniec drugiego wieku i to jest kanon moratoriego mm -hmm. i adwersus herezes. Kanon moratoriego, czyli spis wszystkich ksiąg przyjmowanych w tamtym czasie w Nowym Testamencie i w Starym, i to jest ciekawe, bo to dla nas jest taki wykaz tego, co pierwsi chrześcijanie czytają i uznają za natchnione, które księgi. I adwersus herezes Ireneusza z Leonu. Natomiast co jest ciekawe, że ta hipoteza dotycząca właśnie tego wstępu, czy, czy tam jest wpisane, oryginalnie było wpisane do fezu czy nie, ona sugeruje, że mógłby, jak skorelujemy tą dziurę z treścią listu, który nie ma żadnych personalnych odniesień mhm. poza tych On nie ma też odniesień do żadnych takich subproblemów, czyli jakichś kwestii specyficznych dla danej gminy. Mhm to jak zestawimy te dwie informacje, to mamy wrażenie, że może ten list był czymś w rodzaju takiego okulnika, takiego wędrownego pisma, gdzie w miejscu adresata była po prostu dziura mm -hmm. i dopisywano tego adresata w tą dziurę, albo po prostu przekazywano pismo z tą dziurą. Bo sama treść sugeruje, że mamy do czynienia bardziej z takim wykładem teologicznym, z taką trochę wypracowaną teologią, Teologią, która ma być przekazywana poszczególnym gminom i to też nie młodej gminie, mm -hmm. bo to nie jest tekst wprowadzający. Niektórzy mówią, że to jest taki testament teologiczny Pawła, przeznaczony dla całego kościoła. Jest to fenomenalne, dlatego, że ten manewr obserwujemy już w apokalipsie, mm -hmm. bo kiedy mamy na przykład listy do poszczególnych kościołów i powstaje pytanie, no to po co ma dany drugi kościół czytać list do tamtego kościoła, prawda? Jak tam są Problemy konkretnego kościoła. Mm -hmm. Więc sam też pokazuję, że była ta maniera. Przeczytaj, żeby. Głębiej go zobaczyć, a zarazem one złączone sprawiają rolę, pełnią funkcję okulnika, czyli mm -hmm. pisma dla wszystkich. Mm -hmm. Czyli mamy tutaj takie streszczenie, można powiedzieć, głównych jakichś tematów teologicznych, chyba tak można by to ująć. A tutaj wspomniałaś o tym testamencie. Czy to spojrzenie na to, że ten list może być takim testamentem, wynika też z tego, że to jest jakieś, no właśnie, późniejsze dzieło Pawła, czyli już on ma już to tak wszystko bardziej w sobie przemyślane i już chce zostawić nam to, co najważniejsze najlepsze, bo też szczerze powiedziawszy, ten list jest stosunkowo średnich rozmiarów, tak, w porównaniu do innych, które czytaliśmy, więc widać o taką kondensację pewnych tych wątków, a nie tylko takie rozwijanie, rozwijanie tak jak jest to u Pawła, tych myśl, myśli, no w liście do Rzymian chyba to najlepiej widać, kiedy ta, te frazy z tych jego myśli teologicznych nie potrafią się skończyć, prawda? I to y, świetnie Madzie widzisz, dlatego, że y, jest pytanie o to, czy faktycznie Paweł jest autorem listu do Efezjan? Mm -hmm. I mimo że z jednej strony mamy informację, że to jest list pisany z więzienia, na co nam wskazuje trzeci rozdział, pierwszy werset. Mm -hmm. e, dlatego ja Paweł więzień Chrystusa dla Was, Pogan. E, to ten, tę frazę możemy rozumieć i dosłownie, i w przenośni, ale y, szczerze mówiąc, Paweł, który cały czas akcentuje fakt wolności, wyboru, przyjmowania usprawiedliwienia, tej wolności trudnej w realizacji, no to jak że ty mówi o sobie, że jestem więźniem, to albo mówi o prześladowaniu, y, albo mówi o y, po prostu y, doświadczaniu pewnych ograniczeń. Mhm. Y, też mamy w końcówce, y, w szóstym rozdziale, 1920, że proście za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę by jawnie i swobodnie głosi tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuje poselstwo jako więzień, co nam sugeruje, że jednak kondycja Pawła nie, nie jest kondycją w pełni swobodnego w tym momencie człowieka. Mhm. Do listów więziennych zaliczany jest także list do kolosan, zaliczany do Filipian i do Filemona, ale bardzo wyraźnie to uwięzienie widać właśnie tutaj u Efezjan. Stąd też korelaty pomiędzy tymi listami są duże, zwłaszcza mm -hmm. pomiędzy kolosanem, listem do Kolosan, a listem do Efezjan. I tak jak zaczęłaś mówić, że y, nie mamy tutaj do czynienia z tym takim, z, z taką rozbudowaną argumentacją na dany temat. Specyficzną dla retoryki Pawłowej, która wydaje się czerpać ze zdobyczy z kolei oprzyrządowania retorycznego Greków, mm -hmm. czyli z tej argumentacji Diamentacji ABC, rozwijanej y, 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 przyczynowo-skutkowo, jakoś wiązanej ze sobą. Dlatego y, też mówi się, że stoi pod znakiem zapytania fakt, czy do Efezjan jest autorstwa Pawłowego, ponieważ zarówno pojęciowość, jak i konstrukcję. Czyli mamy dużo synonimów, mamy takie przedłużone zdania, y mamy konstrukcje dopełniaczowe, a to nie jest charakterystyczne dla Pawła. Czasem się pojawia w liście do Kolosan i właśnie to nagromadzenie takich wniosków teologicznych, mm -hmm. czy to nie sugeruje, że, to jest, że autor jest popawłowy, czyli ktoś, kto dokonuje refleksji nad przekazem Pawła? I y, zapisuje, i mielibyśmy tu do czynienia z pseudonimią. Mhm. Czyli to byłby może taki ktoś w stylu jakiegoś ucznia Pawła, albo jeszcze późniejszego pokolenia? Tak, który podpisując mhm. list jako Pawłowy. Czy, Korzysta z jego autorytetu. Tak, a zarazem, jak mówi ksiądz profesor Lankamer, że uzasadnia, że przedstawiona treść jest spójna. Ukazuje, jakby w sposób bardzo spójny przedstawia treść, spójnie z myślą Pawła, mhm. więc podpisuje pod niego, bo gdyby Paweł to napisał, to nie byłoby żadnej różnicy pomiędzy jego jego sposobem myślenia, a tym tekstem. Zatem nie chodzi o to, że tutaj Paweł działa jak celebryta, który reklamuje pastę do zębów i wszyscy kupią tę pastę do zębów, bo ten celebryta ją reklamuje. Bo to Paweł. Tak, bo to Paweł. Natomiast y, bardziej jest doświadczana, czy jakby u podstaw pseudonimi stoi ta korelacja pomiędzy poglądami osoby, nauką osoby, a tym, co jest przedstawiane w danym piśmie. Mm -hmm. I wyszła nam taka y, spójna synteza, y, <śledzianie> która no, też. Y to, to trzeba przyznać, rzeczywiście ten, ten list jest taki, no właśnie, skondensowany, tak? I, i tutaj możemy sobie te treści jakoś no, łatwiej, tak mi się wydaje, po prostu przyswoić. No dobrze, no to teraz może przejdźmy już do tej, do tej treści. Od czego zaczynamy? Co, na co powinniśmy zwrócić uwagę najpierw? Czytając ten tekst. Oczywiście, zwracamy uwagę na osobę pana Boga, ponieważ te teksty są o Bogu. I Zdecydowanie. Jakby nie było całe Pismo Święte, takie tak. jest. Ale jakby ktoś zapomniał to przypominamy. I łatwo jest zapomnieć, zwłaszcza kiedy patrzymy na tak zwane tablice rodzinne. A nie, to nie idźmy w tamtą I stronę. Właśnie pójdźmy, zacznijmy od tej najgorszej strony. Okej, okay, dobra, od, potem już będzie tylko lepiej. Tak, od tablic rodzinnych typu, co mogą mężczyźni wobec kobiet, co mogą kobiety wobec mężczyzn i dlaczego mogą, dlaczego nie mogą rodzice wobec dzieci, niewolnicy i tak dalej. To jest wszystko zbudowane na bazie odniesienia do obrazu, którym jest Bóg jako Pan, jako oblubieniec i Izrael jako oblubienica. I teraz przełożenie tutaj na Jezusa jako na głowę Kościoła i Kościół jako na ciało jest tylko przełożeniem z tego obrazu starotestamentalnego. Mm -hmm. I teraz jest bardzo istotne, że my nie możemy oddzielać wszelkiego rodzaju wskazań dawanych tutaj przez autora natchnionego dotyczących życia ludzi od tego pierwotnego obrazu. Zatem jeżeli oddzielam to od obrazu relacji, czyli, że te wszystkie szczegółowe wyznaczniki miały służyć opisowi bliskości między Bogiem a Izraelem mhm. I, i przekładaj, jakby one są rozpisane na relacje, ale nie na zasadzie zrób to i tylko to, mhm. tylko na zasadzie wyjdź w ducha relacji, jaką ma Bóg do Izraela, a wtedy będziesz w stanie tego ducha relacji Tą specyfikę relacji przełożyć na swoje interpersonalne odniesienia. Zatem nie chodzi o to, że mąż kocha żonę jak własne ciało i co? Kocha ją jak piętę, czy jak palec u nogi, przepraszam najmocniej, czy niewolnik, który ma być poddany panu jak Chrystusowi, równa się, że ubóstwiam pana, klękam przed panem, modlę się do pana. To absolutnie nie chodzi o tego typu rzeczywistości. Nie wolno nam wyrywać zdań z kontekstu, a wyrywać też elementów. Z obrazu. Obraz stanowi całość, w związku z czym patrzymy najpierw, w czym to siedzi, w jakim temacie, ogarniamy cały temat, i dopiero z perspektywy tematu, głównej myśli tego tematu, czytamy ten werset. Mhm. A ten obraz, właśnie Boga jako oblubieńca i Chrystusa później jako oblubieńca kościoła. Co On nam szczególnie ma powiedzieć, pokazać, jeżeli mamy sobie już potem te relacje odnosić do tego głównego obrazu? To co będzie takimi istotnymi rysami tego obrazu? Bliskość mhm. i nierozłączność mhm. ze strony Jezusa. Mhm. Jeżeli Bóg się przedstawia jako mąż, Chrystus się przedstawia jako głowa, jako mąż, to znaczy, że z jego strony jest wierność, trwałość związku, decyzja. Nie zniewolenie, nie to, że my się Panu Bogu wpychamy do życia, i że on musi się nami zająć, i że to jest takie trudne i w ogóle najgorsze pod Słońcem. Dalej, miłość, mm -hmm. ex mm -hmm. bo to jest taki związek. Czyli to ma nam pokazać nie nasz obowiązek względem i tak dalej, czy kropki Boga, czy ludzi, tylko ma nam pokazać nastawienie ze strony Pana Boga. I teraz tak jak każdy związek jest traktowany w starożytności, że on ma jakąś dużą, yy, Duży zasób stabilności. Związek równa się jest to osadzone mocno, bo jest już związkiem, nie jest tylko myśleniem o. Mhm. I kiedy Pan Bóg przedstawia nam związek ze sobą, to znaczy, że on akcentuje nierozerwalność z jego strony, wierność, decyzje na zawsze i tak dalej. Więc daje nam to, tą pewność bytowania w nim. Pamiętajmy, że jak porównamy sobie ten kontekst z, listem pierwszego, z pierwszym listem Świętego Piotra, to widzimy, że to był dosyć duży problem u chrześcijan: doświadczenie wyalienowania w społeczeństwie, mhm. takiego wykluczenia przez społeczność. I przez to zostaje podkreślany w listach ten aspekt relacyjności ze strony Pana Boga. Jej społeczność Cię wyklucza, ale Pan Bóg pokazuje Ci, że do niego przynależysz, że to nie jest fakultatywne ani nie zależy od Twoich czynów, tylko z Jego strony do niego przynależysz. On Cię widzi jako przynależącego, bo on Cię kocha, więc On do Ciebie przynależy. A jakby ktoś chciał sobie zobrazować, jak bardzo Bóg kocha i jak bardzo deklaruje tą wierność swojej miłości, to zachęcamy do przeczytania przy okazji księgi proroka Ozeasza, która myślę bardzo obrazowo pokazuje właśnie ten obraz miłości małżeńskiej Boga do nas, gdzie Bóg jest rzeczywiście wierny do bólu. A z nami, no to jak wiadomo, Dlatego nad tym się nawet nie trzeba to bardzo zastanawiać, każdy wie. Z tego też wynika nam, z tej miłości oblubieńczej Boga, y, wynika dla nas y, ochrona, którą daje nam Pan Bóg. Mhm. I teraz, kiedy jest mowa im, że to jest kolejny współczesny kruks, in, kolejne współczesne kruks mhm. czyli na czym polega walka duchowa, że walka duchowa nie polega na tym idź naprzeciw złego i wytocz mu walkę, tylko Polega na tym, uzbrój się, żeby cię zło nie dosięgło. Mm -hmm. I mamy również. W myśl, z z zasady, że uzbrojeni, bezpieczni. Tak, bo chronieni przez Boga, mm -hmm. a nie pchający się do walki ze złem po to, żeby zło przytrzasnęło nam palce i żeby powiedział, że to jest nasza wina i bo jesteśmy głupi. Prawda? Złot w ten sposób działa. Najpierw nas doprowadzi do popełnienia grzechu, potem nam wykaże, że to jest nasza wina, wzbudzi w nas poczucie winy i powie, że to jest wszystko z naszego powodu, czyli zostawi nas samych z podwójnym obciążeniem. I teraz, kiedy mamy w szóstym rozdziale ten tekst, który właściwie wszyscy znamy na pamięć, to mamy stwierdzenie, że mamy być mocniej w Panu siłą Jego potęgi, jego potęgi, a nie naszej. Mhm. I to jest bardzo istotne, czyli mamy ubrać, czyli swoją tożsamość osobową zbudować w oparciu o to, co daje Bóg. Czyli na siebie to, kim jest Bóg, bo wtedy yy, to, co ofiarowuje Bóg, Jego obrona, jego pełnia nazbroja nas chroni. I kolejna sprawa, wyjaśnienie, które tutaj się nam pojawia, to nie, żebyście mogli walczyć ze złem, ale żebyście mogli się ostać, czyli żeby, dokładnie, żebyście mieli siłę stać, czyli nie oddać człowieczeństwa w kontakcie ze złem, nie dać się zdeprymować. I dlatego mamy to całe oprzyrządowanie, którym jest i prawda, czyli sprawdzalność Bożych obietnic, która ma stymulować każdy nasz ruch, czyli ma stać jakby na straży, czy jakby być każdy nasz ruch, ma być przez nią prowadzony przez sprawdzalność Bożych obietnic, czyli oparcie się na Bożym Słowie. Ochrona, którą daje nam Bóg, który usprawiedliwia grzesznika. Czyli Boża sprawiedliwość, dalej y, nasza mobilność ma być związana z dobrą wiadomością, czyli ja idę, bo Bóg mnie zbawił, Od, mm -hmm. bo Bóg mnie, idę, bo Bóg mnie odkupił. Ja przyjmuję, jestem zbawiony, więc idę i głoszę tę dobrą wiadomość. Dobra wiadomość jest o pokoju, czyli o wszystkim, co Pan Bóg mi daje do rozwoju, czyli całym zestawie wędek, a nie zestawie ryb. Które otrzymuje na, na talerzu. I dalej mamy konieczność brania wiary jako tarczy, czyli ja przyjmuję Boga i Bóg staje się moją tarczą. I do tego mamy jeszcze hełm zbawienia i moc ducha. Pamiętajmy, że hełm ubrany jest na głowę, w związku z czym to, co głównie ma być w głowie człowieka, to jest przekonanie, że zostałem przez Boga odkupiony. I to ma siedzieć w mojej głowie. A jak się do tego ma miecz ducha? To I jest, tu jest słowo Boże. Machaira tu pneumatos, hoestin estin I teraz Machaira e, służy, Machaira jest sztyletem. On nie jest mieczem do walki otwartej, mhm, tylko e, takim krytnym, tak? Czyli on y, służy do, albo do zaatakowania znienacka, y, albo do takiej obrony, że tak powiem, w ciemnej ulicy. Y, y, I teraz, jeżeli tym Mahajraj, y, jeżeli człowiek ma mieć mahajra, to znaczy, że nie wchodzimy w walkę y, wręcz, w walkę z kimś. Tylko, że w sytuacji walki, a jakby mamy puścić Bożego Ducha, żeby go dźgnął. E, e, I czym go dźgnął? E, TU to jest akcent na e, zapis Bożego Słowa, nie tyle na komunikacyjność, komunikatywność, przekazywalność, tylko na zapis. To znaczy, że to jest słowo jako słowo, czyli utrwalony przekaz. Mm -hmm. Pana czyli Boga. czy nie, nie mówisz po swojemu? Tak, Tylko tak. posłusz się tym, co jest. Tak, już. czyli Boży Duch, który bierze dźga i posługuje się tym, co Pan Bóg przekazywał, mm -hmm. a nie że my. Jakoś, Czekamy na natchnienie. Tak, tak, tak. tak. A nie nie tworzymy mm -hmm. na bieżąco z własnej inicjatywy. I oczywiście, no dlatego jest to wzywanie ducha, i chciałabym, żebyśmy jako kolejny motyw poruszyły mm -hmm. tutaj właśnie ducha. No to co z tym duchem? Dlaczego taki ważny w tym liście? Państwo tego nie widzą, ale ja już widzę uśmiech na pół twarzy, więc idziemy. <laughs> Idziemy w ducha. Ja bardzo lubię, kiedy Pan Bóg mnie zaskakuje właśnie podczas przygotowania do naszych podcastów. Zaskakuje mnie tym, że pokazuje siebie od takiej zupełnie niekonwencjonalnej strony, bo to, że, bo wiemy, że to jest list o wspólnocie, o wspólnocie, którą Bóg buduje z nami, tak? Ale rzadko zwracamy uwagę na to, że to jest list o duchu. Mhm. I o Bożym działaniu. I teraz może najpierw wszystkie teksty, które dotyczą ducha, bo one dadzą nam pewien ogląd. Pierwszy rozdział, werset 13. Jesteśmy naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany, czyli to jest niezmazywalne. Tak, dogmatyk potwierdza. Super. I teraz On, obecność Ducha w nas, czyli nasz kontakt, czyli nasze otwarcie na Bożego Ducha, daje mm -hmm. nam doświadczenie tego, że On jest zadatkiem, czyli jest przedsmakiem wszystkiego, co mamy. Co ofiarowuje nam Pan Bóg? Że, to jest wersja 14, że my jakby oczekujemy na pełnię doświadczenia wolności w Bogu, a w duchu już tego doświadczamy. Kolejny element to jest. To, co przychodzi y, przez działanie Bożego Ducha, czyli 17 werset. Y, duch mądrości i objawienia. I to jest bardzo ważna rzecz, y, która się pojawia w liście do Efezjan. Y, związana z faktem poznawania Boga. On bardzo mocno jest akcentowany. I tu mamy pneuma sophias i pneuma Apokalypseos Dobrze nam znane słowo. Y, odsłony. Pneuma sophias, pneuma mądrości, mądrości czyli... Y, Sofia odpowiada... Um hebrajskiemu chokma, która oznacza umiejętność rozpoznawania działania Boga w świecie. Mm -hmm. Apokalypto to jest odsłonić, czyli dostajemy ducha, w którym przed nami dokonuje się odsłona, żebyśmy mogli epiginosko, czyli żebyśmy mogli poznać, jakby oprzeć się, stanąć na wiedzy epignosis, stanąć na wiedzy o Bogu. Kolejny element, w którym pojawia się duch, to jest kolejny werset, to jest drugi rozdział, osiemnasty werset. Otrzymujemy informację, że to dzięki duchowi mamy przystęp do ojca, czyli duch jest tym, który gruntuje w nas przekonanie, że jesteśmy, mamy jakby akces. Mm -hmm. To nie jest tak, że my potrzebujemy coś wypracować, żeby móc mieć doświadczenie bliskości Boga, czy jacyś być, tylko że duch nam ciągle uświadamia, to są w Paweł w liście do Rzymian, prawda? Duch woła w nas, Abba, ojcze. Kolejny element to jest znowu objawienie przez ducha, trzeci rozdział, piąty werset. Dla mnie ta funkcja objawiająca ducha jest tutaj bardzo silnie wyakcentowana, w moim, jakby w moim odbiorze. Silniej niż gdziekolwiek indziej, mm -hmm. bo on tu nie pełni takiej roli wspomagacza jak we wszystkich innych tekstach biblijnych, ale kogoś to otwiera przed nami dalsze poznanie, co pokazuje, że w odbiorcach, a mówi się o redakcji tego listu w latach 80 tysiąc sto że w odbiorcach rodzi się pragnienie jakby, dzisiaj byśmy powiedzieli takim kolokwialnym językiem dalszej formacji, czy jakby głębokiego doświadczania Boga. Ja nie wiem, czy to jest taki kolokwialny język. E, to znaczy, wiesz, to, mówimy... To nie o co ci chodzi. Tak, mm -hmm. słowo kolokwialne, właściwie źle powiedziałam, takie popularne mm -hmm. określenie, e, które czasem budzi w nas różne uczucia, z tego, mm -hmm. że on kolokwialny, że w dalsza formacja, to mówię, o, o, a ja już wszystko, wszystko wiem ćwiczyć. i muszę się, tak. a jeszcze się muszę rozwijać, a już nie mogę skończyć. Tak, tak, tak. I znowu jakieś obowiązek, który mi wyrasta w stercie innych obowiązków, na stercie innych obowiązków. I tutaj y, z kolei mamy y, w trzecim rozdziale, w piątym wersecie pokazane, że duch rozszerza nam ciągle poznanie Boga, że to, co zostało odsłonięte wcześniej, nie jest tak wielkie, jak jest odsłaniane teraz, jak zostało odsłonięte apostołom i że robi to duch. I tu, I tu się może zatrzymajmy na sekundkę, dlatego że e, kiedy to mówisz, to bardzo kojarzy mi się Ewangelia Świętego Jana. I e, te rozdziały, w których mowa o tym, że właśnie Duch będzie pełnił taką funkcję będzie przypominał, będzie pouczał, będzie doprowadzał do całej prawdy, prawda? To jest ten wątek taki mm, no, mocno zaznaczony w Ewangelii Jana. Czy możemy się tutaj e, doszukiwać jakiegoś po prostu ogólnego, takiego klimatu? ogólnokościelnego takiego przekonania teologicznego, że no tak, teraz my to co Jezus nam zostawił, możemy doświadczać w duchu, ale też, że jest jakaś kontynuacja, jakiś rozwój. Tak, dlatego, że całe poznanie, które ma miejsce w pierwszym Kościele, dokonuje się w duchu, od samego nie ma innej możliwości, tak, ale od samego początku, jakby od zesłania ducha, prawda, jest nowy ogląd. No, duch jest interpretatorem po prostu tak. wszystkich tych wydarzeń. Dokładnie. I zarazem interpretatorem też rzeczywistości. Mhm. I pozwolenie Bożemu Duchowi na działanie sprawia, że widzimy Boga działającego w świecie. Czyli widzimy dalej to prowadzenie przez Pana Boga dzieła, odkupienia całego mhm. świata. No, widzimy historię zbawienia w tak, dalszych ale odcinkach. Właśnie, nie tylko y, do tyłu. Tak, prawda? tak, tak. Bo historia czasem się kojarzy z tak, patrzeniem tak. wstecz. Mhm. Tylko widzimy y, akcję która trwa. I wydaje się, że pierwszy kościół bardzo mocno tego doświadcza, tym bardziej, że wydarzenie pięćdziesiątnicy stoi u podstaw tego odważnego wyjścia. Mm -hmm. Więc wszelkiego rodzaju odwaga czy ruchy w pierwszym kościele, one są warunkowane jakby duchem, bo jest przekonanie, duch nam dał odwagę wtedy wypowiedzi, proklamowania osoby Jezusa, rozpoznawania głoszenia. I to był taki boom w chrześcijaństwie, więc wiemy, że Duch nas teraz prowadzi i Jego przyzywamy. Zresztą, wszystkie te proklamacje działania ducha, które mają miejsce w dziejach apostolskich, one nam tutaj bardzo pomagają, mhm. żeby stwierdzić, że tak, Pierwszy Kościół żyje duchem. Bo doświadcza go jako działającego i to się czynika. Ale wspomniałaś tak. też, że to pismo, ten list do Efezjan, czyli w sumie list do wszystkich, jest z około 80., ostateczna tak. redakcja, więc to, już, to jest już późniejsze pismo, prawda? Więc ten wątek, który mówisz to o tym objawieniu i o tym, że to duch będzie tym, który będzie objawiać, on też mocniej wybrzmiewa niż we wcześniejszych, bo to, że Kościół był przekonany o działaniu ducha, to jakby jest oczywiste, tak? bo to widać w innych pismach. Ale po pierwsze ta objawiająca rola, rola ducha, um, a po drugie, um, no właśnie to przekonanie, że to on będzie prowadzić do tego, do tego zrozumienia. No i mi to, naprawdę to mocno gra i z Ewangelią Jana, i z Apokalipsą, też, że, że ten wątek o po, też poznawaniu Boga, że to nie tylko chodzi o przeżycie pewnego doświadczenia, ale o poznanie Boga, które jest właśnie no, o tym, o czym powiedziałaś, tym wyzwaniem do głębszej, dalszej formacji. Tak? Czyli mamy już jakieś doświadczenie, coś przeżyliśmy z Bogiem, ale no, chcemy więcej, chcemy go, więcej Go poznać. Cokolwiek znaczy poznanie Boga. To znaczy, na pewno nie chodzi tylko o ten wymiar intelektualny, tylko o pewnie całego człowieka zanurzonego w Bogu. Tak, i rzeczywistość stawia przed nami różne pytania. W związku z mm -hmm. czym potrzebujemy wyjaśnień. A ponieważ doświadczyliśmy w przeszłości ducha tak działającego, więc wzywamy go, więc poddajemy się jego działaniu. Poza tym to odniesienie do ducha jest bardzo silne w pierwszym Kościele. Wiąże się y, przede wszystkim z funkcjonowaniem wspólnoty. Wszelkie rodzaje posługami, które duch wzbudza, poznaniem, proroctwem, darami nadzwyczajnymi, mm -hmm. które uświadamiają żywotność tego ducha, a Zarazem też konsolidują wspólnotę kościoła, w związku z czym tym samym duch zyskuje jakby swoich fanów, mm -hmm. bo, bo widoczne jest jego działanie. Mm -hmm. I teraz jak mamy kolejny werset, że kilka linii jak niżej, w też w trzecim rozdziale, że Paweł, autor natchniony mówi dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił was przez swego ducha, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek bardzo chciałabym tutaj też uważać na to przekonanie, że dobrze była era ojca, była era nie, syna i czasie czasach. era ducha, tak, tak absolutnie tak. nie. Mhm. To nie o to chodzi tylko doświadczenie prowadzenia, czyli takiego wzmożonego kontaktu z duchem jako tego, który jednoczy wspólnotę. Mhm. Bo mamy tworzenie wspólnoty przez Jezusa. Mamy cały przekaz dobrej wiadomości, działania całej Trójcy. Ducha, który jest tym Spiritus Movens, mhm. y, działającym cały czas i doświadczany dlatego, dlatego, że przy samym określeniu Ducha już też nikt nie ma problemu, jeśli chodzi o specyfikę jego działania. Mhm. Bo słowo Duch zakłada relacje na innym poziomie. I tym samym on jest, może być spokojnie postrzegany jako stymulator pewnych doświadczeń, no bo działa we wnętrzu, bo jest duchem. Mhm. Mamy jeszcze za chwileczkę w osiemnastym wersecie odniesienie do ducha, przez którego my ogarniamy, czym jest szerokość, długość, wysokość, głębokość. I teraz z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no to przecież może chodzić o to doświadczenie, nie wiem, naszego wnętrza tak co my y, jakby odczuwamy y, i faktycznie warto to od razu tutaj y, zdementować dlatego że w tym tekście nie pojawia się, w osiemnastym wersecie nie pojawia się odniesienie do ducha. Mhm. Pojawia się odniesienie do poznania całej rozmaitości, rozmaitości Boga. Ale z kolei duch pojawia nam się w czwartym rozdziale, właśnie według tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli jako ten sprawca konsolidacji Kościoła, trzeci werset. Osiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój, jedno jest ciało i jeden jest duch. I teraz wbrew temu co czasem się myśli, że jedność budowana jest przez uni, uniformizm, że wszyscy będziemy tak samo się zachowywać i wtedy będziemy stanowić jedno, albo ustalimy sobie jedne zasady, według których będziemy funkcjonować i wtedy będziemy stanowić jedno. Tak Bóg wyraźnie nam pokazuje, że to On tworzy jedno, że kiedy zbliżamy się do Niego, to On tworzy z nas jedność. I teraz, jak Bóg jest jeden, a my wszyscy jako jedno ciało mamy spójni jesteśmy zespoleni tym duchem, czyli że przy Nim my tworzymy jedno. I znowu mamy imperat, wzywaj Bożego ducha, pozwala jemu działać, bo wtedy wspólnota kościoła będzie się konsolidowała, mhm. będzie tworzyła jedno, bo będziemy prowadzeni przez tego samego ducha. I to jest a nie będziemy tacy sami. Tak, i to nam też przysuwa uwagę na osobowy charakter, osobową tożsamość ducha. Czyli masz relację z osobowym Bożym Duchem, a nie masz relacje z ideą Boga, którą sobie wytworzyłeś w głowie. I teraz, to jeżeli, jednak jest różnica. Tak, jeżeli masz relację z osobowym Bożym Duchem, to zbliżasz się do osobowego Bożego Ducha, a tym samym jak inni zbliżają się do osobowego Bożego Ducha, to spotykacie się przy nim jako osobie. I tu pojawia nam się kolejny element, myślę, istotny. To jest czwarty rozdział, też i trzydziesty werset. E, myślę, że w klimacie polskim to jest dosyć nośny temat. To Nie jest kwestia... zasmucajcie Bożego Ducha świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Tak. I w oparciu o to zbudowaliśmy sobie przekonanie, że my y, Boga ranimy. Tak, i zasmucamy. Tak, myśmy na Bogu A potem się Tak. Nie Pan Bóg zdecydował, że pójdzie na mękę, tylko myśmy Mu to zrobili, w związku z czym pytanie, kto jest Bogiem, mm -hmm. prawda? Kto tu komu co zrobił, kto jest silniejszy, A skoro zasmuciliśmy i zraniliśmy Pana Boga, to teraz będziemy przepraszać, będziemy i, pocieszać. Mu, i będziemy mu wynagradzać. I pocieszać. Pamiętaj, tak, i i będziemy go pocieszać, tak? I będziemy. Go... Tak, drodzy Państwo, my wiemy, że jesteśmy okropne, ale my tego tyle słuchamy, że my po prostu musimy to zrobić. Tak, myślę, że to nam wszystkim trochę otwiera oczy, mm -hmm. bo sięgamy do tekstu biblijnego i nagle widzimy, że albo przyznamy Bogu prawo do Jego faktycznej tożsamości, albo będziemy żyli całe życie w iluzji, mm -hmm. w, jakiejś, po prostu, w jakimś fałszu. Więc po prostu sprawa ma się tak, Bóg jest Bogiem i my nie, nasze zło, czy zło, które czyni y, diabeł, ono nie sięga Boga, bo On nie byłby Bogiem. Mm -hmm. To rani nas. Zatem, na czym polega zasmucenie? No powiedz, to powiedz, że Bóg się tak naprawdę nie smuci. Tak. Za, na czym zatem polega nas zasmucenie Bożego Ducha? Mm -hmm. y, ono jest, y, bo mamy tutaj od razu stwierdzenie, to naprawdę fundamentalne są teksty. Jak popatrzymy sobie na całe to zdanie yy, i werset poprzedzający: Niech nie wychodzi z Waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli. Yy, proklamujesz coś, co jest kłamstwem, coś co destrukcyjnie wpływa na relacje międzyludzkie, to tym samym jakby pozbywasz się pieczęci, bo wchodzisz ducha, bo wchodzisz w zupełnie inną rzeczywistość. Czy tak, to od Ciebie zależy? Tak, w czym siedzisz? Dlatego Apokalipsa mówi 21:8, że masz udział w jeziorze ognia jak. Wchodzisz w magię, czyli przemocowo traktujesz relacje z Bogiem, wymuszasz na Panu Bogu mm. rzeczy, jak kłamiesz, jak y, kto inny na rzeczywistość dla Ciebie autorytetem, a nie Pan, bo to sam wchodzisz w zniszczenie. I tu identycznie wchodzisz, jakby zamykasz się na działanie Ducha, wypychasz Bożego Ducha z siebie i siebie tym zasmucasz, czyli, bo kiedy się smucimy, smucimy się w sytuacjach, kiedy chcielibyśmy cofnąć czas. Mm -hmm. I chcielibyśmy, przykład... żeby tego nie było. Mhm. Prawda? Wydarzyło się coś, co nie jest po naszej myśli, więc się smucimy. Mhm. I tutaj jest powiedziane: jeżeli wypychasz Bożego Ducha, to działasz tak naprawdę przeciwko sobie. Działaś przeciw. I w związku z tym ten smutek nie jest związany z tym, że Boży Duch się smuci, bo temu coś zrobiłeś, tylko Ty jesteś stratny, o Bożego Ducha. I jeszcze mamy dwa takie teksty odnoszące się do ducha, duże teksty, i to jest piąty rozdział, wersety 18 i 19. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. Jaka jest różnica? Wino odbiera świadomość w w sensie spowalnia nasz proces z percepcji rzeczywistości, a Boży duch sprawia, że my uczestniczymy w rzeczywistości, że tak powiem, na twardo, tak? Rękami i nogami jesteśmy w rzeczywistości, mózgiem w rzeczywistości, więc nie przegapimy działania Bożego ducha, dlatego też powinniśmy się stymulować ku temu, żeby. Żeby jego wpuszczać do działania, bo tym samym będziemy bardziej realnie żyli. Jak będziemy realnie żyli, to nasze życie będzie satysfakcjonujące, bo będziemy więcej rzeczy widzieli jeszcze jeden tekst. Mhm. E, I na deser, na deser, na deser tak? E, wiem, że już czasowo trochę przeciągam, ale ostatni tekst. Wejście miecz ducha i modlcie się w duchu. To jest szósty rozdział, oczywiście siódmy, 17 i 18 werset. I to modlcie się w duchu, co to oznacza, że my. Jesteśmy w środku ducha, że nasze, nasz kontakt z Bogiem nie jest kontaktem z kimś, kto jest daleko, tylko z kimś, kto nas przenika. W związku z czym, jeżeli brakuje Ci słów, to dla Pana Boga to nie jest problem. Jeżeli brakuje Ci uwagi, to dla Pana Boga to nie jest problem. Jeżeli brakuje Ci skupienia, to Pan Bóg mówi: Ale jestem w Tobie, więc weź oddech, uświadomisz sobie od razu, co jest grane i gdzie ja jestem. Mhm. Z jednej strony ten list i te wszystkie fragmenty, które pokazałaś o Duchu Świętym, mogłyby się wydawać takie no, oczywiste, ale z drugiej strony, kiedy dopiero nad nimi się tak mocniej zastanowimy, to ile praktycznych rzeczy. Dla naszego postrzegania Pana Boga, dla naszej relacji z Panem Bogiem z tego tekstu wychodzi, więc bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do osobistej lektury listu do Efezjan. Może właśnie po to tyle razy są różne rzeczy nam przypominane, żebyśmy rzeczywiście nastawili się. No, właśnie na Boga prawdziwego, który nam się objawia, na to, co on rzeczywiście chce nam o sobie opowiedzieć i na to, jak na nas patrzy i jaką relację z nami chce budować. Wrócimy do Państwa w następnym miesiącu, w następny drugi czwartek majowy z kolejnym listem Świętego Pawła. A dzisiaj bardzo dziękuję. Dzięki, Madziu. I życzymy miłej lektury. I oczywiście zapraszamy bardzo, bardzo gorąco na spotkania ze słowem Kontrowersyjny Bóg Starego Testamentu będzie się działo. Oczywiście nagrywałyśmy się w studiu Rodia M. Za gościnę bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.